Szczęść Boże, Agnieszka Dąbrowska, zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Ojciec Święty Franciszek jak co środę spotkał się z wiernymi na audiencji generalnej w Watykanie. W swojej katechezie mówił o widzialnej rzeczywistości Kościoła, którą stanowi każdy wierzący. Papież nawiązał także do duchowej natury Kościoła, która jest ciałem Chrystusa, budowanym w Duchu Świętym. Powiedział, że na drodze rozeznania tych dwóch rzeczywistości zawsze powinna towarzyszyć nam osoba Jezusa Chrystusa. Kościół to wspólnoty, parafie i diecezje, z którymi w sposób szczególny jesteśmy złączeni. Jego widzialną rzeczywistość stanowią ci wszyscy, którzy zostali ochrzczeni i którzy w swym życiu kierują się wiarą, nadzieją i miłością, podkreślał w czasie katechezy ojciec święty Franciszek. Jego świątobliwość zwrócił uwagę, że Kościół to nie tylko papież, biskupi, kapłani czy osoby konsekrowane, ale ci wszyscy, którzy idą za Panem Jezusem i którzy w Jego imię są blisko ubogich i cierpiących, chcąc ofiarować im wsparcie, ulgę i pokój. Widzialnej rzeczywistości Kościoła nie można zmierzyć, nie można poznać w całej jej pełni, gdyż znajduje się ona poza naszą kontrolą, ponad naszymi siłami. Jest to rzeczywistość tajemnicza, ponieważ pochodzi od Boga, wskazał papież. Źródłem zrozumienia widzialnej i duchowej rzeczywistości Kościoła, o której mówił jego świątobliwość w poprzednich katechezach, powinna być zawsze osoba Jezusa Chrystusa. Tak jak w Chrystusie natura ludzka jest blisko boskiej, służy jej w wypełnieniu misji zbawienia, tak jest i w Kościele w relacji rzeczywistości widzialnej do tej duchowej. Kościół jest więc tajemnicą, w której to, czego nie widać, jest ważniejsze niż to, co widzialne, a to, co niewidzialne, może być odczytane tylko oczyma wiary. Na zakończenie Ojciec Święty tradycyjnie pozdrowił pielgrzymów. Do Polaków skierował następujące słowa. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Zbliżamy się do uroczystości Wszystkich Świętych. Dziękujemy Panu za wszystkich mężczyzn i kobiety, którzy w różnych okolicznościach historycznych umieli współpracować z Bożą łaską i mieli odwagę dawać świadectwo wiary, nadziei i miłości w codziennym życiu. Uczmy się od nich, jak stawać się świętymi w naszych czasach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sia lodato Gesù Cristo. W zabytkowej katedrze pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu spłonął dach. Podczas akcji strażaków zalana została część malowideł Włodzimierza Tetmajera. Straty powstałe w wyniku pożaru szacuje się na miliony złotych. Obecnie trwa dogaszanie wysuszonej więźby dachowej. Dziś przedstawiciele diecezji sosnowieckiej będą rozmawiać o odbudowie świątyni. Dramatyczna sytuacja pracowników fabryki wagonów w Gniewczynie na Podkarpaciu. 500 osób może stracić pracę. Sytuacja fabryki wagonów w Gniewczynie jest bardzo skomplikowana, zarówno pod względem organizacyjnym, zarządczym, jak i społecznym. Tak o sytuacji fabryki wagonów w Gniewczynie mówiła tydzień temu w Sejmie wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska. Fabryka została sprzedana w 2001 roku przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny inwestorowi słowackiemu. Ten w 2011 roku przekazał majątek fabryki innej słowackiej firmie. Obecnie fabryka jest pod dzierżawcą majątku, a umowa dzierżawy kończy się w tym roku. Upadłość zakładu została ogłoszona na początku października. Pracę może stracić ponad 500 osób. Pracownicy już otrzymali 3-miesięczne wypowiedzenie. Dodatkowo firma od 3 miesięcy zalega z wypłatą pensji. Ci pracownicy zostają bez środków do życia. Przychodzi zima, trzeba kupić węgle. Przychodzą święta, trzeba kupić jakieś artykuły żywnościowe, czy coś. To na Wszystkich Świętych, żeby ci Słowaccy złodzieje, bo inaczej nie mogę na to powiedzieć, ci Słowaccy złodzieje zapłacili te zaległe pensje tym pracownikom, żeby oni mieli powiedzieć dzieciom, że macie na chleb, macie na wszystko, a niestety, jeżeli o tak będzie dalej, że nasz rząd nie pomoże nic, to z tego nie będzie nic. Wczoraj przed południem blisko 1000 osób manifestowało przed zakładem. Był to protest przeciwko łamaniu praw pracowniczych. Załogę fabryki wspierali związkowcy z różnych stron Podkarpacia. Do Gniewczyna przyjechał także szef Solidarności Piotr Duda. W głowie mi się nie mieści, że żyjemy w XXI wieku, w państwie Unii Europejskiej i trafiają się tacy złodzieje, którzy za ciężką pracę nie wypłacają wam wynagrodzeń, a państwo i rząd przygląda się temu biernie.
Szef Solidarności zadeklarował pełne wsparcie dla pracowników. Przygotowujemy także szynkiem pismo do pana ministra skarbu, aby PKP Cargo, dla których robicie najwięcej remontów, próbowało stać się właścicielem tej fabryki za długi, które ma wobec Skarbu Państwa ten złodziejski właściciel słowacki. Związkowcy i załoga odpowiedzialnością za sytuację w firmie obarczają słowackich właścicieli. Jak podkreślają, świadomie doprowadzili oni przedsiębiorstwo do katastrofy, mimo że były zamówienia na produkcję. Właściciele nie wywiązywali się także z zawieranych porozumień. W jednym dniu obiecywano, a w drugim dniu z tego się nie wywiązywano. Resort gospodarki zapewnia, że będzie starał się pomóc pracownikom. Na tyle, na ile nam pozwala prawo, będziemy podejmować wszystkie działania, żeby pomóc przede wszystkim pracownikom, ale również jeśli chodzi o, jeśli będzie taka potrzeba, jeśli takie działania wypracujemy wspólnie, będziemy również podejmować działania po to, żeby dalej funkcjonował zakład, żeby utrzymać miejsca pracy, bo jest to w naszym interesie. Niestety w sprawie Gniewczyna polski rząd do tej pory nic nie zrobił, alarmuje poseł PiS Bogdan Rzońca. Bezradność tego rządu po prostu jest przerażająca. Przerażająca, a wiedza o waszej firmie żadna. Tak nie może być, żeby rząd, rządząc Polską, nie interesował się przemysłem, gospodarką, miejscami pracy. W takiej sytuacji potrzeba szybkiego działania. Istnieje bowiem ryzyko, że słowacki właściciel, zamykając firmę, wyprowadzi do innej słowackiej spółki majątek trwały zakładu, sprzeda ziemię i budynki. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która powinna stać na straży ładu medialnego, popiera spoty telewizji publicznej promujące dewiacyjne związki homoseksualne. Przeciwko propagowaniu demoralizacji przez TVP protestowano w miniony poniedziałek. Niewykluczone, że dojdzie do kolejnych pikiet. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji twierdzi, że nie może ingerować w bezpłatną emisję w telewizji publicznej spotu promującego dewiacyjne związki homoseksualne. Materiał przygotowała kampania przeciw homofobii. Przeciwko emisji spotu protestuje wiele środowisk. W poniedziałek przed siedzibą Krajowej Rady w Warszawie odbyła się manifestacja. Zgromadzeni protestowali także w obronie telewizji TRFAM. Przed manifestacją doszło do spotkania przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka z przedstawicielami Prawicy Rzeczpospolitej. Wówczas Dworak mówił, że jakąkolwiek ingerencję może podjąć dopiero po emisji spotu w telewizji. Jak na razie odsyłał do nadawcy, czyli TVP. Przewodniczący argumentował, że według prawa to nadawcy kształtują program samodzielnie, a wszelkie ich działania można oceniać po emisji. Okazuje się jednak, że członkowie Krajowej Rady podczas spotkania bronili treści zawartych w spocie promującym tzw. związki partnerskie. I chociaż Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczpospolitej, zgadza się z tym, że główna odpowiedzialność za emisję spotu spoczywa na telewizji publicznej, to jednak, jak mówił, to Krajowa Rada powinna chronić społeczeństwo przed tego typu ekscesami. Tymczasem, kiedy promowano kampanię przeciwko aborcji, czyli zabijaniu dzieci poczętych, telewizja publiczna nie zaangażowała się w tego typu akcje. Wówczas, jak przypomniał Marek Jurek, Krajowa Rada uznała, że nie monitoruje aż tak szczegółowo TVP. Niewykluczone, że przed siedzibą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dojdzie do kolejnych manifestacji, a także zdecydowanych rozmów. Wciąż nie znamy ostatecznych wyników wyborów na Ukrainie. Po przeliczeniu kart z 80% okręgów wyborczych prowadzi Front Narodowy ukraińskiego premiera Arsenija Jaceniuka. Przewaga nad blokiem Petra Poroszenki jest jednak znikoma i może zostać zniwelowana. Jeszcze przed przyspieszonymi wyborami do ukraińskiego parlamentu murowanym faworytem był blok obecnego prezydenta Petra Poroszenki. Jednak na ten moment nieznacznie, bo o 30% prowadzi partia premiera Arsenija Jaceniuka. Trzecie miejsce zajmuje Samopomoc. Według szacunków ekspertów partia mera Lwowa Andrija Sadowego może być ważnym graczem na ukraińskiej scenie politycznej. Prawdopodobnie to będzie ten koalicjant. Trudno w tej chwili rozstrzygać, ale prawdopodobnie to będzie ten trzeci koalicjant tworzący nowy rząd. Na pewno niepokój może budzić fakt, że wybory nie odbyły się na całym terytorium Ukrainy. Po pierwsze, wybory się nie odbyły na obszarach kontrolowanych przez Rosję, czyli powoli te obszary zaczynają żyć własnym życiem i zaczynają być wewnętrznym detonatorem
co jest ogromnym sukcesem rosyjskim, a po drugie ta sytuacja bardzo źle wróży przyszłości Ukrainy. Przyszłości, której karty zapisuje obecnie Rosja. Moskwa zapowiedziała, że uszanuje wyniki niedzielnych wyborów. Jest to dla nas bardzo ważne, ale przede wszystkim dla Ukrainy, by w końcu miała władze, które nie walczą ze sobą lub nie są zaangażowane w wojnę między Wschodem a Zachodem, a raczej będą wychodziły naprzeciw rzeczywistym problemom, przed którymi stoi ich kraj. A te problemy to między innymi zapowiadane przez separatystów wybory w Donbasie, gdzie kontrolują część obszarów. Rosja już zapowiedziała, że także zaakceptuje ich wyniki. Władimir Putin uznaje to za część porozumień z Mińska. Innego zdania jest John Kerry, sekretarz stanu USA, mówi, że takie podejście Rosji to jawne łamanie poprzednich ustaleń. Stanowisko Moskwy utwierdziło Unię Europejską w przekonaniu, że sankcje gospodarcze powinny nadal obowiązywać. Ich skutki odczuwają przede wszystkim zwykli Rosjanie, którym ograniczono dostęp do produktów z Europy. To, co zauważamy, to znaczny wzrost cen. Oczywiście jest to dla nas bardzo złe. Władimir Putin idzie jednak w zaparte, nie ma chleba, będą igrzyska i już zwiastuje sukces kolejnej po olimpiadzie w Soczi imprezy sportowej. W 2018 roku Rosja będzie gospodarzem piłkarskich mistrzostw świata. Nie ma wątpliwości, że Rosja zapewni ukończenie wszystkich prac na najwyższym poziomie zgodnie z terminami. Mamy dobre doświadczenie bycia gospodarzem największych zawodów sportowych, takich jak Igrzyska Olimpijskie w Soczi czy Uniwersjady w Kazaniu, a także wielu zawodów rangi światowej i kontynentalnej. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej FIFA już zapowiedziała, że Rosja i Ukraina na pewno nie zagrają w jednej grupie ze względu na napięcia polityczne pomiędzy krajami. A teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Tuż po starcie eksplodowała tam rakieta z amerykańskim bezzałogowym statkiem transportowym. Miał on dostarczyć zaopatrzenie na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Na szczęście w wyniku eksplozji nikt nie ucierpiał. 6 sekund zaledwie tyle trwała podróż na orbitę rakiety z bezzałogowym statkiem transportowym. Powodem był nagły wybuch, w wyniku którego na szczęście nikt nie ucierpiał. Ładunek statku transportowego miał masę 2300 kg i zawierał m.in. 32 miniaturowe satelity badawcze, urządzenia do śledzenia meteorytów czy zbiorniki z tlenem. To trudny czas, gdy straciliśmy bezzałogowy transporter i jego ładunek, ale nie jest to tak tragiczne jak na przykład utrata życia, która mogła być z tym związana. Pocieszające jest więc to, że nie było żadnych urazów i zabezpieczenia, zarówno te w locie, jak i naziemne, zadziałały zgodnie z założeniami. Najprawdopodobniej mimo eksplozji uda się zachować część systemów. Jest zbyt wcześnie, by wypowiadać się na temat szkód. Istnieje jednak pewność, że niektóre systemy nadal pozostają nienaruszone. Ale nie wszystkie, dlatego już padają pytania o to, ile kosztowała cała operacja. Całkowity koszt rakiety i samego statku kosmicznego to ponad 200 milionów. Bezzałogowy statek transportowy Cygnus należy do prywatnej amerykańskiej firmy Orbital Sciences Corp. Dostarcza on zaopatrzenie na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Stacja jest w świetnej formie, załoga jest w dobrej kondycji, mamy wiele do zrobienia dla nich i mnóstwo materiałów do dostarczenia na orbitę. Obecnie wymiana członków załogi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej następuje za pomocą rosyjskich statków Sojuz. 3 lata temu wycofano bowiem ze służby amerykańskie wahadłowce NASA. Już za kilka dni pójdziemy na groby swoich bliskich, aby przede wszystkim pomodlić się za nich i zapalić ku ich pamięci znicze. Wielu z nas już teraz sprząta ich groby. O grobach żołnierzy niezłomnych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę, pamiętali uczniowie z amerykańskiej szkoły podstawowej w Gdyni. Przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym porządkujemy groby naszych bliskich. Warto w tych dniach pamiętać także o tych, o których już nikt nie pamięta. Wśród nich jest wielu narodowych bohaterów, między innymi żołnierzy wyklętych, którzy swoje życie poświęcili walcząc w obronie ojczyzny. Szczególny wyraz tej pamięci dali uczniowie z amerykańskiej szkoły podstawowej w Gdyni, porządkujący groby żołnierzy niezłomnych. Celem tego wyjścia, oprócz poznania historii dzięki historykom, jest również uczczenie pamięci tych bohaterów zapomnianych przez historię, przez najbliższych, samotnych bardzo często, którzy oddali swoje życie i najlepsze lata w walce za wolność ojczyzny. To była odpowiedzialna praca, żeby uczcić pamięć niektórych osób.
Niektórzy ci żołnierze nie mają rodziny, więc po prostu nie można, nie mogą tych grobów posprzątać, więc no, my po prostu pomagamy wszystkim. Uczniowie mieli okazję spotkać się także z kombatantem, który walczył o suwerenną i niepodległą Polskę. Na pewno można się wiele nauczyć, bo lepiej się, więcej będzie się wiedziało od kogoś, kto uczestniczył w tym wydarzeniu już z książki, a zresztą wszystkiego nie ma w książce tego, co ktoś przekaże. Sprzątaliśmy groby dla ludzi, którzy na przykład nie mają rodzin i zostawili wszystko dla Polski. Młodzi ludzie doskonale wiedzą, że dzięki zasługom tych, którzy spoczywają dziś między innymi na cmentarzu komunalnym w Gdańsku, Polska jest wolnym krajem. Dzisiaj sprzątaliśmy groby razem z moimi kolegami i koleżankami z klasy i ogólnie wiele się dzisiaj nauczyłam o powstańcach, którzy poświęcili swoje całe życie, żeby ratować ojczyznę, żebyśmy dzisiaj my mogli być wolni. To wszystkie informacje, a teraz Julita Przyczka i prognoza pogody. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Przyczka. Rozpoczynamy informacje o pogodzie. Zapraszam. Wietrznie i mokro dziś nad Grecją oraz w pasie od Wysp Brytyjskich po Skandynawię. Na pozostałym obszarze słonecznie. Od Moskwy po Warszawę 6-8 stopni Celsjusza. W Londynie i Paryżu około 14-16, a w Madrycie około 22. I przechodzimy do kolejnej mapy. W całej Polsce dziś słonecznie. Po ustąpieniu porannych mgieł zachmurzenie małe, okresami bezchmurne niebo. Tylko na zachodzie i Pomorzu wieczorem nieco więcej chmur, ale bez opadów. Temperatura od 7-8 stopni Celsjusza na wschodzie do 11-12 na południu, a także zachodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany z południa. Ciśnienie wyniosło około 1021 hektopaskali i będzie się wahać. Dziękuję.